Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na druidzie, ale nie bez powodu. Dzisiaj swoje bramy otworzył Hellevator, czyli ta słynna winda do piekieł, tak mi to przynajmniej tłumaczyliście, tak mi też pisaliście, żeby czytać, jedna osoba, więc dzisiaj przetestujemy sobie, jak to działa. Dużo rzeczy już wiem, tak naprawdę wszystko, nie ma tam nic jakoś bardzo skomplikowanego, więc dzisiaj tak naprawdę pokażę wam, jak to ogrywać, chociaż tak jak mówię, nie ma jakiegoś tam sposobu oprócz naciskania Entera, ale nie tylko za grzybki, tu się nie musicie bać, bo event jest naprawdę przyjazny i dla graczy pay to win, i dla graczy free to play. W ogóle pierwszy raz spotkałem się z tak pozytywnym odzewem czegokolwiek, co stworzyła Playa w ostatnim czasie. Naprawdę wszyscy są zadowoleni już pod dzisiejszym, poprzednim filmem i pisaliście, że event jest super, są świetne nagrody. No ja jeszcze nie grałem, więc zaraz to sobie przetestujemy. Oprócz tego pokażę wam, co jeszcze powinniście wiedzieć. Po pierwsze, są ciekawe nagrody, ale to może w sumie zaraz przejdę, bo tutaj jak widzicie, jak wejdziemy w gildię, to pokazuje nasz aktualny ranking. To co w filmie środowym nie byłem pewien, czyli czy gildie tylko 3 z całego, jakby z całego Shakesa, ze wszystkich światów i tak dalej, zostaną nagrodzone tymi specjalnymi tłami odnośnie tego eventu, czy z każdego serwera będą to 3 gildie. Okazało się, że z każdego serwera będą to 3 gildie, więc tak naprawdę można powiedzieć, że całe tutaj top 150 niemalże będzie miało ramkę. Ramka będzie zależna od miejsca. Miejsca mamy pierwsze, drugie i trzecie i każde miejsce jest tak jak medale. Mamy złoto, mamy srebro i mamy brąz. To w ogóle bardzo ciekawa informacja. Pokazali nam również, jak wygląda złota ramka, w sensie ramka, to jest tło po prostu, i wygląda w następujący sposób. Więc powiem szczerze, no tak, złota jest ładna, nawet mi się podoba, tak szczerze. Jeżeli chodzi o srebrną, no to pewnie będzie taka sobie, natomiast brązowa będzie no dość brzydka, nie? Nie widziałem nigdzie w opcjach, żeby można było to tło wyłączyć, więc to też swoją drogą. Dlatego w ogóle teraz youtuberzy i tam osoby, które wygrały awatar, nie mają tła tego takiego błękitnego, tylko mają, no to jest awatar bez tła, to co teraz widzicie, dlatego... Widzicie to w ogóle? Nie, wy nie widzicie myszki, nie widzicie myszkę, to o co chodzi? O, teraz widzicie. Tak jak mówię, teraz to, ten awatar jest bez tła, bo oni to właśnie po to zmieniali, dlatego mi tam ruszali ten mój awatar, żebyśmy mogli dostać właśnie to tło z tego wydarzenia. No i tak jak mówię, takie będą nagrody, o ile, w sensie nagrody jeszcze będą inne, zaraz wam je pokażę, no ale to o co chodzi z tymi tłami, to właśnie to, że z każdego serwera trzy pierwsze gildie swoje tło dostaną. Złote, srebrne i właśnie brązowe. Na wstępie oczywiście pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, to już trzecia minuta, ale no to jest jak jest. Zostawiajcie tego kciuka, zróbmy to z 300 łapek, wiem, że ten film zrobi duże wyświetlenia, więc 300 chociaż żeby było. No i oczywiście zostawiajcie komentarze, jak wam się event podoba, swoje opinie to najważniejsze, ale tak jak mówię, bardzo są pozytywne od każdego, nie widziałem chyba żadnej negatywnej opinii póki co na ten temat, na temat tego eventu, więc tutaj Playa zrobiła bardzo dobrą robotę. No i jeszcze wbijajcie na Discordę dla widzów i na Twitcha, to wiadomo. Oprócz tego są moje kodziki. Kto nie oglądał poprzedniego filmu, który wleciał o 16, nie mogłem się tymi kodami z wami podzielić wcześniej, musiałem je dopiero dzisiaj o 16 opublikować. No i jak widzicie, mamy tutaj kod dla każdego, jest to Neutral Podłoga Hellevator, wszystko macie w opisie, możecie sobie przepisać. Ten kod daje wam 25 kart kluczy, te karty klucze, dzięki nim możecie walczyć z kolejnymi potworami właśnie w tej windzie i nie musicie używać grzybów, to jest bardzo pomocne. Zaraz też odniosę się do tych kodów, bo widziałem kilka, że tak powiem, takich nieścisłości, kilka osób nie wiedziało niektórych rzeczy, więc do tego się odniosę. Dzisiaj może będzie dłuższy film w ogóle, bo chcę to wszystko ograć, chcę to wam pokazać i się tu trochę rozgadać. No i oprócz tego jeszcze mamy nieśmiertelkę i 100 klepsy. Ten kod można używać od dzisiaj, od godziny 16 do niedzieli, do 23.59, więc macie tak naprawdę 2,5 dnia na to, także śpieszcie się i możecie go używać mając level 10+, czyli no tak jak możecie wejść do tego Hellevatora od 10 poziomu, tak i możecie tego kodu używać na wszystkich światach, to jest bardzo istotne. Natomiast jeżeli chodzi o kod na W54, no to Neutral 54 standardowo, można go używać znowu do 20 levela, no i daje wam 50 grzybków, wierzchowca 50% i nieśmiertelkę również. Jeżeli nie dostaniecie nagrody za któryś z kodów, to spróbujcie zdjąć, założyć broń, spróbujcie się przelogować. Dużo osób pisze, że nie dostaje tych 25 kart. Po pierwsze, trzeba zużyć pierwszą kartę, żeby one jakby wskoczyły, bo zaczynacie z 15 na start, więc trzeba użyć pierwszą i wtedy one wskakują. Natomiast jeżeli wam nie wskoczą, to spróbujcie się przelogować albo spróbujcie po prostu zdjąć, założyć broń. Na
najlepiej się przelogować w taki sposób i z tego co widziałem, każdemu to pomaga. Druga sprawa jest taka, że w ogóle wszystkie kody działają poprawnie, już od 16 działały, nikt praktycznie nie miał z nimi problemu, więc to kolejna rzecz, za co trzeba Play'e pochwalić, że w końcu z tymi kodami problemów nie ma, bo zazwyczaj były i to dość duże. Dobra, zapisałem tu sobie w ogóle w notatniku w telefonie, co jeszcze chciałem wam powiedzieć. Aha, pierwsza ważna sprawa. Można wchodzić na, mając wartę albo misję do tego elevatora, więc to już go różni od legendarnego lochu. Tam wiadomo, że tej warty nie można mieć, tutaj można i też możecie w to wbijać, więc to jest super akurat. Tło już wam pokazałem, mogę wam pokazać jeszcze raz. Wygląda ono w następujący sposób. Mam screena tylko złotego tła, no ale wiadomo, jak tam w ogóle po 10 dniach, jak zamkną ten elevator, to wtedy każdy otrzyma jakieś tło. Myślę, że każde tło otrzyma. Na pewno otrzymam złote, na pewno srebrne, mi się wydaje, że może też, i może brązowe, czyli za to trzecie miejsce, więc wszystkie wam popokazuję za 10 dni, jak medale, no i mamy właśnie odnośnie tego reloga i jeszcze odnośnie kodu tego pierwszego, czyli tego dla każdego. Dostawaliście czasem komunikat Join First Tournament czy coś takiego. Chodzi o nic innego, kto rozumie angielski to powinien wiedzieć, chodzi o nic innego jak po prostu to, żeby wejść tutaj do tego elevatora, bo pewnie próbowaliście użyć kodu zanim w ogóle jeszcze tu kliknęliście, weszliście i tak dalej. No trzeba najpierw to zrobić, żeby tego kodu móc użyć. I chyba tyle odnośnie takich nieścisłości odnośnie kodów, to chyba wszystko. Jak ktoś jeszcze czegoś nie wie, to pytajcie w komentarzach i możecie również zajrzeć do poprzedniego filmu, który wleciał dzisiaj o 16, bo na nim wszystko o tych kodach tłumaczyłem. No i okej, mamy to. Wydarzenie Elevator rozpoczyna się. Weź udział w wydarzeniu Elevator, wesprzyj swoją gildię w szalonej rozgrywce i zgarnij czekające na końcu wspaniałe nagrody. Elevator będzie otwarty przez następującą liczbę dni 10. Pokonaj hordę wrogów na następującej liczbie poziomów 500. Wraz z członkami swojej gildii osiągnij najwyższą pozycję, aby zdobyć wspaniałe nagrody. To wam zaraz pokażę, bo to też jest bardzo ciekawe odnośnie tych nagród, bo tak jak mówiłem, ramka to nie jest jedyna nagroda. I co 24 godziny Elevator cofa się o następującą liczbę poziomów 20. Wrogów z tych poziomów możesz pokonać ponownie. Co istotne, im macie silniejszą postać, tym dalej zajdziecie w tym elevatorze, to pierwsza sprawa, więc tak naprawdę nawet jak wydacie troszkę grzybów i już widzicie, że dalej nie ruszę albo jest bardzo ciężko, to nawet nie warto pchać, bo potem już będzie tylko i wyłącznie ciężej, a po prostu może wasza postać może być za słaba na ten właśnie poziom i na tego przeciwnika i generalnie wiadomo, że przez te 10 dni nie wzmocnicie się jakoś bardzo mocno, żeby tego przeciwnika pokonać, a jak nawet klikacie go jakoś ciężko, to potem kolejnego będzie wam ciężej, więc jak widzicie opór to nie ma co, bo jak widzicie w kolejnym dniu będziecie mieli 20 mniej poziomów i będziecie te 20 poziomów po raz kolejny mogli sobie przejść. To jest istotne, żeby wykorzystać te bilety na bieżąco, jeżeli gracie free to play, one się odnawiają bodajże co 15 minut, zaraz wam to pokażę, i ważne jest, żeby codziennie wchodzić i klikać, bo po prostu tej waszej gildii pomagacie dzięki temu i zdobywacie punkty, żeby wasza gildia, aha kurde, wy tego nie widzicie, no ale w sumie wam wszystko przeczytałem, żeby wasza gildia jakby zajęła jak najwyższą pozycję, koniec końców. No i okej, klikamy tutaj, nie mam w ogóle słuchawek, więc nie słyszę jakie to są dźwięki, no ale mniejsza z tym. Z tego co wiem, potwory są bardzo dobrze zbalansowane i nie macie tak, że jak jesteście berserkiem, to macie o wiele jakby większą przewagę od innych klas, ani nic takiego. Generalnie wszystko jest tak, żeby każdą klasą na podobnym poziomie statystyk dojść w mniej więcej to samo miejsce, więc to kolejny bardzo duży plus. No i dobra, co my tu mamy? To chyba wszystko jest, dobra, klikamy wejdź. No i okej, co tutaj jest? Wow, tu jest jakiś samouczek. No to wiadomo, winda, którą lecicie w sam dół, 500 przeciwników, macie te rankingi. Za każdą walkę należy uiścić opłatę, jedną kartę klucz. Nowe karty klucze generowane są co 30 minut, nie co 15, to was wprowadziłem lekko w błąd. Jeśli nie masz akurat żadnej pod ręką, możesz użyć grzyba, no to wiadomo. Co 24 godziny elevator cofa się o następującą liczbę poziomów 20, wrogów z tych poziomów możesz pokonać ponownie i ponownie dostać nagrody, bo powiem wam tak, oprócz nagród, które dostajecie na koniec, jak już jakieś tam miejsce zajmiecie jako gildia za 10 dni, to jeszcze za każdego przeciwnika dostajecie nagrody. Są one naprawdę świetne, dlatego że podobno jest bardzo dużo jedzonek, jakieś tam kryształy do kowala, no jest po prostu bardzo dużo osób jest zadowolonych z tego, więc no tu akurat bardzo git. Dobra, lecimy dalej. No to już mamy, maksymalnie można mieć tych kart kluczy 15, nowe nie będą generowane, regularnie je wykorzystywać, czyli to co wam mówiłem,
umorzycie grzybem. Z tego co wiem, te karty klucze też wylatują z potworków, więc za same walki też możecie kolejne zdobywać, to swoją drogą. Za każdego przeciwnika pokonanego podczas wydarzenia, oprócz standardowego łupu, otrzymasz cenne piekielne żetony, których liczba zależeć będzie od poziomu, na którym toczyła się walka z danym wrogiem. Twoje piekielne żetony zostaną dodane do wspólnego salda wszystkich członków twojej gildii. Na koniec wydarzenia każda z uczestniczących w nim gildii otrzyma nagrodę. No właśnie, zaraz przejdziemy do tych nagród. No to o tym opuszczaniu. Zatrzymasz część piekielnych żetonów, tracąc 5% z nich. Jeżeli was wyrzucą, to nic nie macie. No tutaj możecie sobie przeczytać odnośnie zmiany gildii, ja tego akurat to już pominę, powiedzmy. No i właśnie, po zakończeniu wydarzenia Elevator wszyscy uczestniczący w nim członkowie gildii otrzymają nagrodę zależną od pozycji, którą ich gildia zajęła w rankingu danego świata gry. Więc to co mówiłem, nie będzie to z całej gry jakby trzy gildie, tylko z każdego serwera. W dowolnym momencie możemy zobaczyć tą pozycję w rankingu gildyjnym. Swoją nagrodę możesz odebrać po upływie maksymalnie 7 dni od zakończenia wydarzenia Elevator. No to istotne, no ale to wiadomo. Moment, w którym odbierzesz nagrodę, nie ma na nią wpływu. Jej wartość określana jest w chwili zakończenia wydarzenia. Trzy gildie, które w danym świecie gry zdobyły największą liczbę piekielnych żetonów, otrzymają także wyjątkowe tło profilu, czyli to co wam mówiłem, na kolejne 60 dni. Odliczanie zaczyna się w momencie zakończenia wydarzenia Elevator, czyli właśnie to co wam mówiłem. No i okej, jak widzicie, mamy ranking gildyjny, w tym momencie jesteśmy na drugim miejscu. Możemy tutaj walczyć, mamy 15 tych kart za 5 godzin, czyli o 20 poziomów wyżej, to chyba o 20 niżej powinno być. A nie, wyżej, bo to jest winna, no tak, ona idzie w dół, dobra, nieważne. Czyli tutaj mamy takie menu, tutaj mamy te karty klucze, tu mamy te piekielne żetony. Zaraz sobie użyjemy tego mojego kodu, żeby wam pokazać. No i jak widzicie, mamy pozycję z nagrodami pierwszą, póki co jest Redemption, z pozycji z nagrodami drugą jesteśmy my, póki co zjednoczeni 3, 4, 6 mamy Odrodzeni, Niedźwiedzie i Birmingham Gang. No i dalej mamy 7, 12, no to jak widzicie, aha, bo to już jest dalej, ale te gildie dalej nie dostają nagrody. Jak klikniemy tutaj, no to jak widzicie, mamy te nagrody gildyjne. To was też może ciekawić. Pozycja z nagrodami pierwszą, dostałem jeden duży legendarny gem, 30 prawie 7 tysięcy kryształów, 55 tysięcy metalu i złote tło. No i jeszcze 26,4 miliony golda. Co ciekawe, pierwsza, druga i trzecia pozycja dostałem te same nagrody oprócz ramki. Ramka się oczywiście różni. Ramka jest, tak jak mówię, tutaj złota, tu srebrna, tu brązowa. No i później mamy, aha, to dalej też dostałem nagrody, tylko już coraz słabsze. No ale właśnie to też jest fajne, że pierwsze trzy gildie dostałem takie same nagrody prócz tej ramki. Ramka to jest rzecz kosmetyczna, więc nie wpływa na grę, a tutaj nagrody są takie same, więc jak jest gildia, która jakoś bardzo, bardzo grzybi w porównaniu do innej, tam top 2 czy top 3, no to nie dostanie bardzo dużej przewagi, więc to wbrew pozorom nie jest właśnie takie pay to win. No i dobra, co my tutaj teraz mamy? Pozycja z nagrodami 4-6, możecie sobie zobaczyć 7-12, no to wszystko możecie widzieć, no ale żeby ten film był taki kompletny, pełny, to chcę wam po prostu pokazać. Co mamy dalej? Piekielne żetony twojej gildii, o kurde, tu można zobaczyć kto ile zdobył, zobacz. Tu mamy każdego z naszej gildii, czyli będą widzieć, jak nie będę klikał, to muszę a chciałem zrobić tak, że po prostu troszkę poklikać, a potem wam jeszcze ponagrać parę filmów z tego Elevatora na innych postaciach. Póki co jest druid, bo to jest takie testowe, ale i na innych też, a tu wygląda na to, chociaż kurde, czy jest sens tak szczerze? W sensie to się kończy za 10 dni, więc to się będzie dopiero rozliczało za 10 dni, także myślę, że nie ma sensu aż tak raszować. Jak mnie nie będą cisnąć, to jeszcze wam zostawię na jakiś content, na odcinki, zobaczymy. Dobra, no i co? Najpierw może użyję tego kodu, to żeby wam zaprezentować, zanim zaczniemy zabawę i zanim wejdziemy. Wszystko wam chyba pokazałem, co istotne, tak jak mówię, nie ma tu za wiele skomplikowanych rzeczy. Wchodzimy tu, klikamy gratis, klikamy to, no i mamy kupon pomyślnie wprowadzony. I mamy, jak widzicie, 100 klepsydr, mamy dalej potkę nieśmiertelkę i mamy 25 kart kluczy. Dobra, wszystko się ładnie dodało, no i zobaczmy, to możemy od razu użyć w sumie. No i teraz tak, wchodzimy tu, no i jak widzimy, mamy cały czas 15 na 15. Co będzie, jak się przelogujemy, no to jak, o właśnie, no i widzicie teraz po przelogowaniu od razu tu jest. Czemu ja mam ciągle ten samouczek, to powinno się już chyba nie wyświetlać, no ale nieważne. No i jak widzicie, mamy 40 na 15, teraz trzeba to zużywać. Ja tu mam od razu, powiem, wyłączone animacje.
mniej animacji w Hellevitorze, jak widzicie, żeby po prostu to szybciej szło, chociaż i tak z tego co wiem, po prostu spamujemy enterem i działa, więc tak to wygląda. No i okej, i zobaczcie sami, za zwycięstwo mamy tak, po pierwsze te piekielne żetony, po drugie dostajemy grzyby, grzybów podobno też leci bardzo dużo, to wam od razu mogę powiedzieć, no i dostajemy te karty, dzięki którym możemy wejść dalej. No i co? No i chyba po prostu spamujemy, nie? To jest taki loch, to jest takie, można by powiedzieć, tornado z różnymi nagrodami. Póki co tych nagród, o, tam dostaliśmy, póki co nagrody są słabe, no bo jesteśmy na początku, wiadomo, no ale jak widzimy, tam było jakieś drewno i zobaczmy, czy to nam, nie, do ekwipunku to nie leci, chyba się od razu dodaje, więc okej, ja będę tak na razie powoli, żeby wam pokazywać. Gold też nie jest jakiś nie wiadomo jak duży, z tego co wiem, gold jest zatrzymany chyba na najwyższym poziomie, jak już jesteśmy tam ponad 400, to bodajże na 6 milionach, więc powiem wam, że golda też nie idzie z tego jakoś dużo nafarmić, także wygląda to tak, jakby było idealnie zbalansowane. A tu nam pokazuje nagrodę, dobra, to ja ślepy byłem, tu nam pokazuje nagrodę i pokazuje nam przeciwnika. Swoją drogą ci przeciwnicy też są bardzo ładni, no i jak widzimy, tu nam od razu pokazuje, co dostajemy za kolejnego. No póki co te nagrody są średnie, jak widzicie, no bo jesteśmy jeszcze dość na dość wczesnym etapie, no to wszystko pada nam praktycznie za darmo. Dostajemy też 10, jak widzicie, jeszcze lucky coinów, czyli szczęśliwych monet, to też pomaga kręcić za darmo kołem. No powiem wam i zobaczcie, mamy dopiero, zaczynaliśmy z 40, mamy 32, a już ile tych przeciwników pokonaliśmy. To jest naprawdę bardzo fajne, że długo tutaj nam zejdzie, żeby zużywać grzybów. Jak radzi sobie topka? To was może też ciekawić, jak tutaj radzą sobie gracze, którzy tam mają 550-600 level. Powiem wam tak, póki co jedna osoba ukończyła ten Hellevator. Jest to, z tego co wiem, Nachte Ule, czyli tam no, jakiś mag bardzo tam topowy, że tak powiem. Co jeżeli ukończymy ten Hellevator? Pokazuje nam się taki komunikat. Już wam tutaj jest chyba to dokładnie. To jest co prawda po niemiecku w słabej jakości. Ktoś to podesłał w ogóle do mnie na tawernę. W sensie do mnie na tawernę, do mnie na karczmę, to tak swoją drogą. No i już wam mówię, co to oznacza, kto zna niemiecki pewnie wie. Dotarłeś do dna piekła, ale nikogo tu nie ma. Coś takiego, to jest takie tłumaczenie przez jednego z widzów tutaj ode mnie z karczmy. Zapraszam na Discorda oczywiście swoją drogą. I o co chodzi? Jak już po prostu przeklikacie tych 500 przeciwników, to nie macie od nowa tych 500 przeciwników, tylko cofa wam się po północy o 20, czyli jesteście na 481 piętrze i możecie dalej klikać. Wiadomo, że Nachte Ule, z tego co pisał, na ostatnich 20 wrogów wydał około 600 grzybów, więc nie wiem, czy będzie chciał codziennie wydać 600, żeby dojść do końca, no ale w każdym razie, no mówię, nie jest tak, że jak ukończycie, jak macie bardzo silną postać, to spamujecie od nowa albo coś, no nie. Tak to nie działa, wszystko jest tak jak mówię bardzo, ale to bardzo fajnie wygląda na zbalansowane. No i tutaj jak wiadomo, w tym rankingu gildii, jak będziecie tam jakoś niżej czy coś, to się nie zrażajcie, bo to będzie trwało przez 10 dni, wszystko się jeszcze może zmieniać. No dobra, póki co tutaj powiem wam, a jak w ogóle włączę tą animację, Hellevator, zobaczmy. To są po prostu walki, ale aha, tutaj jeszcze coś takiego, że nam się ta winda jakby otwiera. Dobra, no ale to ładnie to wygląda, wszystko jest ładnie, te potwory też są ładne, ale powiedzmy, że chcemy to troszeczkę przyspamować i tak was tu zanudziłem początkiem, bo dość długo opowiadałem o tym wszystkim, o tych kodach i tak dalej, no ale zachęcam po prostu do obejrzenia odcinku. W środę bodajże wleciał taki z suchymi faktami, jak w ogóle o co tutaj chodzi w tym Hellevatorze i tak dalej, więc zachęcam do oglądania. Natomiast jeżeli to są takie suche fakty, tak jak mówię, taka instrukcja, bo dzisiaj tak powiedzmy po macoszemu ją potraktowaliśmy, ten samouczek, zresztą każdy z was go ma w grze, możecie sobie przeczytać. No a druga sprawa jest taka, że jeżeli odnośnie kodów chcecie takie szczegółowe info, to zapraszam na Discorda i na film, który wleciał dzisiaj o 16. No i dobra, lecimy dalej, coraz więcej dostajemy, jak widzicie, tych piekielnych żetonów, póki co jesteśmy na poziomie 92 na 500, już nam się skończyły te karty, więc teraz już musimy za grzybki lecieć. No póki co gold nie jest w dalszym ciągu jakiś duży, no ale tu już 404 kryształy, tu jakiś tam goldzik, tutaj jakieś dusze, cytrynki, jedzonek leci podobno bardzo dużo, to wam od razu powiem, tych jedzonek no leci naprawdę ogrom i z tego co widziałem, ludzie potrafili po 30 jedzonek mieć jakby, nie? W sensie po przejściu tam powiedzmy 300-400 pięter, więc no naprawdę wygląda to ciekawie. Tak jak mówię, potwory, te grafiki chyba się powtarzają, niektóre są takie, które już były w grze
grze od dawna. No wiadomo, ciężko jest zrobić 500 nowych grafik, to nie ma co się oszukiwać. No ale dobra, lecimy. Tu już nam zaczął się odliczać do kolejnej karty klucza, te pół godzinki. Tak jak mówię, no... lepiej sobie to zużywać na bieżąco, bo szkoda po prostu marnować. To pierwsza sprawa, a druga sprawa jest taka, że musicie jakby, no na przykład nie wiem, idziecie spać, to wiadomo, że należy sobie to wszystko pozużywać, że tak powiem, żeby na rano mieć od nowa gotowe. To jakby logiczne, 15 chyba jest taką ok liczbą, więc no tu akurat nie ma co, myślę, narzekać. Dobra, jesteśmy już na 200 poziomie, 200 poziom, cykl, lśniący chłopak, nagroda już po 500 tysięcy. Może potem sobie może zerknę z jaką ilością golda startowałem, jaką mam, no ale nie jest to jakoś dużo, tak jak mówię, ten gold jest akurat w miarę ok zbalansowany, więc tu nie ma problemu. No i co dalej? No już tu powoli zaczynają się schody, tak jak mówię, niektórzy wojownicy mają bardzo dużo HP, generalnie jak jesteście na przykład postacią z unikami, to nie działa tak, że dostaniecie... nagle, o tu już przegraliśmy, pierwsza porażka, że na przykład zrobicie nagle milion uników i przejdziecie dalej, tylko raczej każda klasa jest mniej lub bardziej, bo wiadomo, że tam pewnie Berserk jest jakoś bardziej na te lochy właściwy, że tak powiem, no ale mniej lub bardziej to wszystko jest zbalansowane, więc to akurat duży plus. Wiecie co, ja tu może jednak zmienię tą maskę na misia, w sensie na kota swoją drogą. Zobaczymy, jak tutaj tym kotem nam pójdzie. No i okej, mamy 241 poziom, już zaczynamy powolutku przegrywać, ale troszkę tych tokenów nafarmiłem. No już jestem trzeci. No i jak widzicie, no golda też już trochę wpadła. Zobaczmy, jak z jedzonkami. No właśnie, to jest to, o czym mówiłem. Ja tutaj nie pamiętam, ile miałem jedzonek wcześniej, no ale na pewno nie miałem po prawie 20 wszystkich, więc no te jedzonka teraz w ogóle za tydzień by się przydał event petów, a nie wiem nawet, czy nie jest. Zaraz wam tutaj powiem na szybko, sam sobie sprawdzę, pyk news.pl, zrobimy sobie polskie, nie mamy, zimowa wyprzedaż, prawdziwa profuzja PD, epicki festiwal farciarzy, epickie szaleństwo zakupowe, kocioł w kuźni oraz sterydne sedesy, no niestety nie ma petów, no ale co się odlecze, to nie ucieczę, prędzej czy później te jedzonka na spokojnie sobie zdobędziemy. Dobra, klikamy, zobaczcie, jaką dużą różnicę w punktach zrobiłem swoją drogą, dopiero miałem 0, teraz już mam tyle, więc no tutaj naprawdę... jesteśmy w stanie samemu dość dużo tej gildii dać, no ale okej, zobaczymy, jak to nam pójdzie dalej. No i właśnie to jest pytanie, czy nie lepiej dojść do maksa na każdej postaci i potem sobie, nawet jak już osiągniemy ten maksimum, to codziennie dostać więcej po prostu tych nagród. No ale to muszę jeszcze przemyśleć, nie? Może wam jeszcze nagram jakiś film tam w poniedziałek czy we wtorek i potem zacznę klikać. No mamy 10 dni, więc sporo, no ale tutaj jakby content będzie na wszystkim bardzo, na każdej postaci bardzo podobny. Nie? To tak swoją drogą. Tutaj mamy jakiegoś wojownika, no klasy są wszystkie, w sensie wszystkie, te podstawowe, mag, wojownik, no i zwiadowca. Zobaczcie, no tyle oni mają HP, takie statystyki, już tutaj powoli dostajemy... niestety, w sensie powoli zaczynamy stawać, powoli mamy problemy, no tego golda nie leci jakoś dużo w tym momencie, to tak też, no mówię, to jest takie, sprawdzam, jak to mniej więcej jest zbalansowane, żeby nie było zbyt przesadzone, no ale wygląda na bardzo w porządku. Ok, jak tutaj wyglądamy? No surek też nie jest jakoś bardzo dużo, jeżeli chodzi o kryształy, to troszkę ich dostajemy, więc to akurat na plus, no i te jedzonka, tak jak mówię, jedzonek jest dużo, no i grzybki, dla graczy free to play bardzo często te grzybki lecą, więc to też duży plus. Dobra, no bo my już tu w sumie dochodzimy do takiego maksimum, można by powiedzieć. Teraz jesteśmy na wojowniku. Nie będę tu jakoś bardzo dużo grzybów wydawał, w sensie, no nie ma sensu za bardzo. Fajne jest to, że od razu nam pokazuje, jaką nagrodę dostaniemy za kolejnego przeciwnika, więc wiemy, czy opłaca się to klikać, czy się nie opłaca. To też ja myślałem, że to losowo jakoś leci, no ale tak to nie działa. No i okej, teraz mamy 276. Aha, te piekielne żetony w zależności od tego... na którym poziomie jesteśmy, to też nie wiedziałem, myślałem, że to się jakoś tam swoją drogą zwiększa, a to po prostu z każdym poziomem dostajemy jednego więcej, to też myślę, że warto wiedzieć. No i tu już spamujemy za grzyby, wydałem dopiero 200 grzybów, to tak swoją drogą, więc to nie jest jakoś bardzo dużo, no a chyba już powoli osiągnąłem swoje maksimum niestety, no ale to nic, nie? Aha, jeszcze te szczęśliwe monety, bo teraz dostałem 25, 317, no zobaczcie, jesteśmy tak naprawdę blisko tego, żeby dostać jak najwięcej
w sensie, żeby dostać na dwa kręcenia za darmo. Tu jeszcze się zawiesiłem, dlatego że jeszcze chciałem Wam powiedzieć, że to też z jednej strony git, że po prostu late game'owe postacie, takie klasy naprawdę late game plus, tam 550, levele 600 z tego eventu wycisną więcej, bo często się mówi, że gra jakoś nie trzyma przy sobie, jak już macie ten wysoki poziom, jak już jesteście w tym late game i tak dalej. No a tu jak widzicie, my zaledwie na 460 levelu, więc w sumie to jest dość już wysoki level, że tak powiem, no ale oczywiście nie ma co porównać do tam 550 plus. Doszliśmy do 280 poziomu. Z tego co wiem, tak jak mówię, na przykład Strider doszedł bodajże do 477. Jakiś tam 560 level doszedł do 407 bodajże. Więc no naprawdę trzeba mieć silną postać, żeby ten elevator, tą windę zamknąć. Więc to też jest git, nie? Bo to takie, można powiedzieć, odwdzięczenie się temu, że jakby gracze bardzo długo grają na swoich postaciach już latami, no to że są blisko zamknięcia albo zamkną, chociaż tak jak mówię, no na razie zamknęła tylko jedna osoba w momencie nagrywania tego filmu, również dzięki temu jakby gra im troszeczkę oddaje, że tak powiem. Chociaż wiadomo, no to nie są jakieś nagrody, no ale te nagrody takie za koniec będą najfajniejsze, za to te tła myślę, że też będą fajne. Szkoda, że tylko na 60 dni. No generalnie srebrne i brązowe tło moim zdaniem nie będzie jakoś bardzo pasować, ale złote wydaje mi się, że naprawdę fajnie będzie wyglądać jeszcze ze złotą ramką. Myślę, że na S38 na 100% złote tło dostaniemy, więc tam będziemy mogli zobaczyć, jak to faktycznie wygląda. Dobra, mamy teraz jakiegoś maga. No maga już unikami nie pokonamy. Może zmienię teraz maskę. Spróbuję na wojownika. Zobaczymy, jak nam pójdzie. No ale jak widzicie, jeżeli chodzi o naszego druida, to taki poziom około 280 to już jest zdecydowanie nasz pik. Już raczej ciężko będzie tutaj nam wyżej dojść. No i co? I tyle. Że tak powiem, gameplayowo nie ma za dużo jakichś bardzo fajerwerków, ale ja osobiście to lubię. Przeklikać to raz, dwa szybko i mieć to z głowy. Gracze free to play również mają co robić, bo co pół godziny im się odnawia bilecik i tak dalej, więc moim zdaniem naprawdę na plus event. Możecie oczywiście, tak jak mówię, pisać w komentarzu wasze opinie, ale no jestem w szoku, że tyle osób wyraziło się pozytywnie i tylu osobom event się podoba, bo no o to było ciężko i od ostatnich aktualizacji kilku, no to naprawdę ludzie tylko negatywnie się wypowiadali o Shakesie, o Plai, no a teraz troszeczkę można powiedzieć, że to się zmieniło. Dobra, no ten agresywny elf 572 poziom, za bardzo już tam tutaj nie chcę pójść dalej, więc szkoda, za 5 godzin niecałych, czyli no tak jak mówię, o godzinie 24 znowu się tu cofniemy, żeby dalej klikać, no ale chyba tego elfa już nie zrobimy, no tu już bardzo dużo grzybów muszę wydawać, więc średnio się to opłaca. Jak tu wygląda? Aha, no tu za dużo nie dostaliśmy. Tu jeszcze te jedzonka, no masa tych jedzonek, no to jest coś pięknego po prostu, ile tych jedzonek leci. Tych kryształów też troszkę. W sumie nie mogłem sprawdzić, ile miałem na starcie, zanim zacząłem klikać, ale dla upartych można by to policzyć, bo po prostu wiecie, każdą nagrodę dodawać, bo metal to tam wiadomo, metalu zawsze mamy za dużo, natomiast jeżeli chodzi o kryształ, jego nigdy za wiele, więc można by po prostu pododawać te nagrody, zwłaszcza że nie z każdego leci kryształ, więc nie byłoby to takie trudne, no i raczej udałoby nam się to policzyć, no ale nieważne. O, tu już zobaczcie, tu już za nagrodę mamy 15 milionów drewna i 5 milionów kamienia, to też jest bardzo fajna opcja, bardzo dużo, więc takich kilku jakbyśmy pokonali, to nawet by można kolejną kopalnię zacząć budować, no ale właśnie, to już są nagrody na takim etapie, gdzie no myślę, że około 500 level dopiero coś tutaj faktycznie uczyni, więc No my chyba już dalej tutaj nie pociśniemy. Teraz to jest w ogóle znowu mag. O, okej, pokonaliśmy go, więc tu w miarę git i jesteśmy na 284 poziomie. No bardzo dużo grzybów już tu muszę wydać, żeby każdy kolejne piętro pokonać. Fakt faktem, ponad połowę zrobiliśmy, więc nie ma tragedii. Może na berserku w sumie jeszcze kliknę, dla was zrobię taki odcinek. Na berserku jestem i tak bez gildii, bo już tam nie gram, expa się nie dostaje za to, więc mogę, że tak powiem, to robić, bo nie przebiję 500 levela. Ostatnio się mnie ktoś pytał w ogóle, czemu nie chcesz przebić 500 levela? Po prostu dlatego, żeby to ładnie wyglądało, bo chciałem sobie pozostać na 500 levelu i tyle. Okej, coś tu się ruszyło, były jakieś bloki, ale zobaczcie, może jeszcze nam się uda do 300
dojść. Zobaczmy jak to pójdzie. 208, no nie, no to jest 12, a my tu od 8 się bardzo długo męczymy. To raczej będzie ciężko. No ale jeszcze jakieś nagrody wyciśniemy, jeszcze trochę golda, jeszcze trochę tych tokenów, będzie git. Zobaczmy jak wygląda ranking gildii. No teraz już mamy 41 tysięcy, więc od 10 tysięcy przegoniliśmy Maćka. Maciek pewnie jeszcze coś poklika, jeszcze tutaj na pewno... Tu w ogóle mało osób z tego co widzę, dużo jeszcze jest na zerze, ale to wiadomo, dopiero to weszło, jest godzina teraz 19, jak ja to nagrywam, w sensie no wiadomo, w tym momencie wybiła, więc tu jeszcze dużo osób nawet nie weszło i tak dalej. No to jest istotne, żeby wchodzić, bo tutaj pracujecie na nagrodę dla samych siebie i jeszcze dla całej gildii, więc no jak będziecie to olewać, to tutaj taki mój apel, nie oczywiście do gildii, tylko generalnie do graczy, żebyście się angażowali, bo już to nie zależy tylko od waszej postaci, nie ma wpływu tylko na waszą postać, a na całą waszą gildię, więc to akurat bardzo, bardzo istotne. No i wiadomo, tutaj możemy, tak jak wam pokazywałem, sprawdzać sobie ten ranking, możemy sobie wbić na przykład do nich, możemy sobie wbić tutaj, no każda gildia jest aktualnie pokazywana w tym miejscu, jaki ma ranking. Dobra, no wbijam jeszcze trochę, nie będę jakoś dużo, bardzo przedłużał, pół godziny odcinek, mam nadzieję, że git, zaraz go tu dla was wrzucam, bo się pewnie będzie chwilę wrzucał i po prostu lekko jestem zmęczony, bo niedawno wróciłem do domu, to już w ogóle chyba standard, no ale niestety ten tydzień taki mam dość zalatany, więc tak jak mówię, troszeczkę tak na siłę, w sensie nie na siłę, to akurat z przyjemności, no ale pewnie po mnie widać delikatnie, że nie ma tej świeżej krwi, że tak powiem, no ale to nic, grunt, że wam pokazałem co i jak, grunt, że widzicie już jak to wygląda, no to jest takie tornado z lepszymi nagrodami, ale bez expa, nie? Coś w tym rodzaju, że po prostu tutaj dochodzicie do pewnego etapu i macie jakiegoś bloka, którego raczej przez kolejne 10 dni nie przeskoczycie, no ale nagrody są naprawdę zacne. Tu jak widzicie na cały jeden dzień dostaliśmy kręceń za darmo, no generalnie jest to bardzo, bardzo przyjemne dla graczy, tak jak mówię, i dla grzybiących, i dla free to play, więc ja jestem osobiście zadowolony. Dobra, 290 poziom, tu już za niego dostaniemy tylko golda, no i te żetony oczywiście, no ale raczej ciężko, więc okej, na ten moment doszliśmy do takiego etapu, jeżeli chodzi o naszego druida. Nie wiem jak to jeszcze rozegram na innych postaciach, czy od razu przeklikam do maksa, czy jakoś tam odłożę to w czasie, że tak powiem. To jeszcze zobaczymy. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego eventu, to oczywiście piszcie. Polecam używać mojego kodu, przypominam, Neutral Elevator, ten, który teraz wam zaznaczyłem, macie dla każdego, na każdy serwer, dosłownie od 10 poziomu i na W54 macie kod Neutral54 do 20 levela. I jeszcze nie wspomniałem o tym na początku, wspomnę teraz te dwa kody, jeżeli jesteście graczami z W54, możecie łączyć, więc możecie po prostu na W54 użyć obydwóch, a na każdym innym świecie tylko tego, więc to tak swoją drogą. No i dobra, i chyba tyle, chyba to co wam chciałem pokazać, to wam pokazałem gameplay nagrany, tak jak mówię, no już tu będzie ciężko, zobaczymy jak pójdzie na berserku, może tam jakoś na dniach wam nagram, do tego berserka no niby już miałem nie wracać, ale w takich przypadkach warto. No i chyba to wszystko, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, czegoś nie zrozumieliście, to oczywiście piszcie, ale raczej myślę, że to nie ma nic skomplikowanego, wszystko jest jasne, wszystko jest ładnie w samouszku opisane, no i to wszystko, ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Przypominam oczywiście o zostawianiu tych łapek w górę, przypominam o subiku z dzwoneczkiem, wbijacie na Discorda dla widzów, na Twitcha, linki są przypięte w komentarzu i opisie i chyba wszystko. Przypominam, opinie swoje dawajcie w komentarzach, jeżeli macie jakieś pytania również, no i odnośnie kodów, odnośnie wszystkiego, to będę dzisiaj wieczorem czytał i wam odpowiadał, odpisywał. No i na Discorda wiadomo, warto wbić. Tyle. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!